żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Dzisiejsza niedziela prowadzi nas do tajemnicy wyboru uczniów przez Jezusa, do pilnej potrzeby tych, co będą nieść światło Ewangelii. Pan widzi, że świat jest jak pole gotowe do zbiorów, gdzie jest pilna potrzeba tych, co będą pracować, co będą zbierać plony. Dzisiejszy różaniec możemy po raz kolejny ofiarować za sługi ołtarza, za naszych kapłanów oraz prosząc o nowych, młodych ludzi, co odważą się wejść na tę drogę. Pan wybiera uczniów, przekazuje im swoje posłannictwo, posyła ich głosić, że Królestwo Niebieskie jest już bliskie. Tu nie możemy zapomnieć, że inicjatywa tego wyboru zawsze pochodzi od Pana. 12 nie zostało wybranych dzięki osobistym zasługom, lecz jedynie dlatego, że Bóg tak chciał. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Pan. Przy tym nie można słuchać bez drżenia. W dzisiejszej Ewangelii wykazu imion 12, zakończonego imieniem Judasza Iskarioty. W tym jego imieniu jest wciąż obecna bolesna przestroga i wezwanie do modlitwy za wybranych do kapłaństwa. Bo człowiek naprawdę może się pogubić, nawet wybrany przez Pana. Na koniec, w słowach modlitwy świętego Ambrożego, starajmy się zobaczyć piękno serca kapłana oddanego swemu powołaniu. Opiekuj się, Panie, dziełem swoim. Zachowaj we mnie łaskę, jaką mi udzieliłeś. Dzięki łasce Twojej jestem tym, czym jestem. Jestem naprawdę najmniejszym i ostatnim z biskupów. Ponieważ pozwoliłeś mi pracować dla Twojego Kościoła, błogosław nieustannie owoce mojej pracy. Powołałeś mnie do kapłaństwa, kiedy byłem dzieckiem zabłąkanym. Nie dozwól, abym się zgubił teraz, kiedy jestem kapłanem. Maryjo, Królowo powołanych, Matko kapłanów, wspieraj wszystkich wybranych do tej posługi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.